Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Witajcie detailingowi. Dziadzia, dzisiaj ze mną Elite Detailer i ich aktywna pianka Detailing Alkainer Foam. No dobra, od czego zaczniemy? Od zapachu. Bomba. Rewelacja. Wypas. Wyśmienity zapach. Fantastyczny. Naprawdę rewelacja. Pamiętasz film o zapachu H2O, co porównywałem go tam do tych perfum, takich kurczę cygaretów. To jest to. A zresztą propozycja filmu pojawi Ci się, jeżeli chodzi o ten zapach. I w tę stronę idzie ten zapach. Po prostu pu. Teraz będziemy siedzieć długo na nosie. No rewelacja, no bomba, super, perfumik, naprawdę rewelacja. Tak jak widziałeś na filmie, najpierw starałem się na aucie, które nie ma zabezpieczenia. Bardzo fajnie zdjęło. Na tyle, na ile powinna moim zdaniem zdjąć piana. No. Ten grubszy brud ruszyło, został tak zwany film drogowy. Później wskoczyłem na auto, które ma tam zabezpieczenia różne, przeróżne. Słuchaj, tam i kudeki, i quick waxy, powłoki szybkie, powłoki, które tam mają wytrzymywać do nawet 5 lat. Wosk RRC nawet tam był. Sofcik, House of Wax, kurczę, jakieś tam letnie, no kurczę, pełna paleta. No, tak jak wiadomo, auto to jeżdżący tester. I cóż mogę powiedzieć? Rewelacja. Rewelacja. 1 do 15 również fajnie. Tu jest, producent deklaruje stężenie od 1 do 5, bodajże zaraz kurczę, pozwól, że sobie to wyczytam. Daj mi chwilę. Wiesz co? Fajne mają butelki, ale żeby tu znaleźć jakąś informację, jakoś tak kurczę, za dużo tego wszystkiego. A nie, jest tu, przepraszam. Rozcieńczenie pianownica 1 do 5 do 1 do 15. I od razu mówię, że 1 do 5 zbiera jeszcze fajniej, ale bardzo krótko leży. Nie ma sensu. Bzdura. Jest tak ciężka, przy 1 do 10 widziałeś, że jest bardzo ciężka piana, zbita. 1 do 15 też jest całkiem nieźle. I teraz tak, ja ją porównuję, słuchaj, do piany z Pro Elite, moja ulubiona, ojejku, nazwa. Kurczę, wirus, na pewno to będziesz oglądał, mam nadzieję, wpisz w komentarzu, bo ty też ją lubisz, a propozycja filmu pojawi się w górnym prawym rogu. Wybacz, nie pamiętam, jest tego tyle, że no nie ogarnię już. Pro Elite, co to było? Moja ulubiona piana, która ma intensywny zapach, właśnie tam ten zapach jest bardzo intensywny, tu jest stonowany i jest przyjemniejszy. Ja ją właśnie do tej piany porównuję. Także rewelacja pod każdym względem. Piana ogólnie mnie kupiła tak naprawdę. Bardzo fajna. Fajnie zbiera, fajnie pachnie. Przemieszcza się obok auta i o, właśnie. Ten produkt sprawia przyjemność z aplikacji. A to jest w tym też ważne. I całkiem fajnie zbiera. Naprawdę rewelacja. Ja jaram się tą pianką. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tą pianę, dla mnie bajeczne stężenie to 1 do 20. Naprawdę robi fajną robotę, fajna gęstość, fajny zapaszek i tak właśnie tę pianką widzę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!